Słuchacie Radia Horizon Base Arena. Razem ze mną jest Scott Tyler w pierwszym dniu festiwalu Horizon. Mamy piękny poranek w Colorado oraz zapowiedź potężnej dawki energii, różnorodnej muzyki i ryku pracujących silników. Słyszy się tu i ówdzie, że na wyścigi Horizon przybędzie dzisiaj król i mistrz kierownicy Darius Fleet. Więc jeśli już wyruszyliście w trasę, lepiej zejdźcie mu z drogi, dzieciaki. On nie ma litości dla nikogo. To jest Horizon. Bądźcie z nami. Na 400 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Zgłosić swój udział w wyścigach festiwalowych. Jeśli zobaczysz taką przyczepę, zaparkuj przed nią, żeby zgłosić swój udział. Sprint Recaro to wyścig off-road, więc potrzebujesz auta z napędem na 4 koła. Chodźmy do autosalonu, żeby kupić odpowiedni model. Jeśli chcesz wyłączyć ułatwienia lub zwiększyć poziom umiejętności swoich przeciwników, przejdź do menu Poziom trudności. I wiesz co? Dzięki temu zdobędziesz więcej pieniędzy. Spróbuj.
zdumiewające. Twój pierwszy wyścig w Horizon i już zwycięstwo. Tryb rywalizacji to metoda otwarcia etapów wyścigowych Horizon dla Ciebie i Twoich znajomych. Pokonaj swoich znajomych, a zdobędziesz kredyty i prawo do przechwałek. Każdy ukończony etap festiwalu stanie się dostępny jako wydarzenie w trybie rywalizacji. Jeśli nie chcesz jeździć do każdego z miejsc, możesz przechodzić do etapów rywalizacji z centrali wyścigów. Żółte zawody zaczynają się jutro rano, ale chcę, żebyś wziął udział w zawodach pokazowych. Przyjedź do Red Rock. Tłumy kibiców już czekają. Świetnie. Do zobaczenia. Za 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Za 100 metrów trzymaj się prawej strony. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Ponowne obliczanie trasy. Skręć ostro w lewo. Za 400 metrów dojedziesz do celu. To był jeden ze znaków rabatowych Daka. Rozwalaj je, żeby zbierać rabaty na ulepszenia w warsztacie Daka w trakcie festiwalu. Jesteś u celu. Zawody pokazowe służą tylko zapewnieniu ludziom rozrywki, ale jeśli potrzebujesz dodatkowej zachęty, sponsor dorzuci samochód, o ile wygrasz. Fajnie byłoby go zdobyć, co?